Cześć kochani, jak zwykle witam Was najserdeczniej, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, kanale poświęconym, starzy bywalcy o tym wiedzą, promocji wszelkich form utrzymania zdrowia, sprawności, poprawy niezdrowia, bo albo się zdrowie ma, albo się nie ma. Znaczy, jeżeli 10% czegoś tam nie mamy, zdrowia, utraty, no to już nie jesteśmy zdrowi, a więc po prostu kanał, gdzie mamy wszelkie informacje dotyczące poprawy utrzymania kondycji, kondycji ciała, kondycji w sensie no, sprawności ciała, psychiki, ducha, tego wszystkiego, co nam służy, po to, żebyśmy po prostu fajnie sobie żyli, żebyśmy mieli dobry humor, żebyśmy lubili innych i żebyśmy byli lubiani. No nie wszyscy, nie wszystkich musimy lubić. Mam też takich, nie wszyscy nas muszą lubić. Ja czasami drażnię ludzi tą swoją wesołkowatością, ale to z przeproszeniem, no jak to mówił pewien pan, ja to chromolę. Po prostu, jeżeli komuś nie pasuje, to wcale nie muszę. Chwała Bogu, nauczyłem się już po prostu traktować to z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dobrze, ale to takie filozofie. Słuchajcie, o czym dzisiaj? No, jest napisane otyłość, rak i tak dalej. Posłuchajcie, to jest... No, musimy o tym mówić, dlatego że sytuację mamy bardzo nieciekawą. Pamiętajmy, że w tej chwili w Polsce palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o nadumieralność, to jest o przyczyny w ogóle zgonów. To jest przede wszystkim choroba układu krążenia. Ponad 140 tysięcy zgonów rocznie. Nakręcam tę audycję na początku września 2024 roku. Zobaczymy, co będzie się działo później. Po iluś tam latach może ktoś stwierdzić, nie, to tak nie było. Na ten stan na dzisiaj. Mamy drugą przyczyną przedwczesnej śmierci, to są choroby nowotworowe. Około 100 tysięcy ludzi umiera rocznie w Polsce. Wyobraźcie to sobie, 100 tysięcy ludzi. To jest całkiem duże miasto. Tak? Tylko to ludzie są rozproszeni i tak dalej. Wszelkie dane wskazują, statystyczne, metaanalizy, że do mniej więcej 2030-35 roku w Polsce będzie zachorowywało rocznie około 300 tysięcy ludzi, w tej chwili około 200 tysięcy, z tego statystyki są bezlitosne, 50% umiera w pierwszym roku od chwili zdiagnozowania choroby, czyli jak teraz umiera 100 tysięcy z tych 200 tysięcy ludzi, to z 300 tysięcy będzie umierało 150 tysięcy. I trzeba zastanowić się w takim razie, jakie są tego przyczyny. Jakie są tego po prostu przyczyny? Dlaczego dochodzi do tak strasznej ilości chorób nowotworowych? Oczywiście od razu naukawcy, podkreślam słowo naukawcy, wielkie A w środku, twierdzą, że to geny, że to wszystkim przyczyny genetyczne. No to ja mówię, że zaraz jak to. Mam pewne dane dotyczące na przykład Stanów Zjednoczonych, konkretne badania, że jeszcze 100 lat temu zachorowalność na nowotwory to była statystyka 1 do 80, czyli na 80 ludzi jedna osoba chorowała na nowotwór, a teraz już nie zacytuję może dokładnie, ale jeżeli chodzi o kobiety, to chyba jest 1 na 3, i jeżeli chodzi o mężczyzn, to jeden mężczyzna na 2 zachorowuje na raka. To rozumiem, że coś nastąpiło, przyspieszyła ewolucja, geny nam się tak potężnie zmieniły. Po prostu, no słuchajcie, no jestem ironistą, z sarkazmem to traktuję. No trzeba naprawdę mieć, nie wiem, co poukładane w głowie, albo to są kłamcy, którzy nas oszukują, no bo trzeba coś oskarżyć. Jak już nie umiem wyleczyć, to coś szuka się kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym stały się, posłuchajcie, geny. Bo już nie dajemy rady, więc geny. No i jak leczymy nowotwory? Osławione 3 metody. To jest określenie medyczne lekarzy, u których ja się kształciłem. Nie jestem lekarzem, zaznaczam oczywiście. Czyli 3 metody. Wytnij, otruj, spal. I teraz pytanie, czy one są skuteczne? Myślę, że wielu z Was ma doświadczenia w rodzinach, pośród bliskich, co się dzieje z nowotworami. Statystyki są pełne, jak to by nazwać, przeinaczeń, nazwijmy to zwyczajnych kłamstw. Na przykład mówi się o okresie przeżycia 5-letnim, jeżeli ktoś przeżył 5 lat bez wznowy nowotworu, czyli jest okres remisji, nie ma wznowu, to już jest wyleczony. 5 lat, jak umarł dzień później, to nie umarł z powodu nowotworów. A więc w statystykach jest pięknie, fajnie. To tak jak z nopami, że nopy to jest tylko taki okres kilku chyba tygodniowy, a jeżeli wychodzi nop w postaci celiaki i po takim zabiegu, którym się poddało dziecko w pierwszej dobie życia i jest celiakia albo autyzm, albo jakieś inne problemy, to nie jest nop po 3-4 latach. Na przykład cukrzyca typu 1 po 5 latach od narodzin. Nie, to jest jakieś inne przyczyny, nie wiadomo dlaczego i takie leczenie i tak dalej, bez wnikania w przyczyny. Ale mniejsza z tym, posłuchajcie. Otyłość i rak, to jest ogromny problem. Kilka audycji już na ten temat robiłem, zresztą na playliście Nowotwory, na moim kanale jest tego sporo. Oczywiście mówię o tym w książce, mojej książce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie. Oczywiście, że można wyjść również z nowotworu. Inna sprawa, że nie tylko zastosować pewne metody wspomagania organizmu, bo organizm potrafi sobie dać radę. Jak mówi pewien mój znajomy czeski lekarz, mówi, że ale każdy z nas ma do dyspozycji fantastycznego lekarza. 24 godziny na dobę. To jest nasz organizm. Tylko trzeba dać mu szansę. Samouzdrowienia, samoleczenia. Pytanie, czy dajemy na to temu organizmowi naszemu, temu naszemu pojazdowi kosmicznemu, w którym zakleła się nasza dusza, wcieliła się nasza dusza, czy my dajemy szansę? Co z naszym myśleniem o sobie samym? Co z tą przestrzenią tych 20 paru centymetrów między uszami? Często o tym mówię. Jak traktujemy siebie? Czy lubimy siebie? Czy kochamy siebie? Czy jak siebie traktujemy? I jeżeli nawet dochodzi do choroby, to jakie my mamy myśli? Czy myśli czarne, czy nadal chcemy żyć, czy gdzieś pod świadomości chcemy odejść już z tego świata? To jest bardzo ważne. Bo u tych ludzi, którzy podświadomie już nie chcą żyć, bo coś tam się zadziało, oni tylko werbalnie mu tak, chcę żyć oczywiście i tak dalej, to nawet najlepsze metody nic nie pomogą. No, tak to jest. Natomiast rzecz jest podstawowa, trzeba czyścić nasze ciała z wszelkich zanieczyszczeń materialnych, wszystkich śmieci chemicznych, neutralizować to wszystko i trzeba czyścić nasze umysły z wszelkich śmieci, z wszelkich tak zwanych zjadających towarzyszy, z narzekania, z żalów, z nienawiści, z tego wszystkiego, co nas osłabia po prostu. Dobrze, ale to tylko tak tematem wstępu, natomiast słuchajcie, dzisiaj właśnie na temat otyłości i nowotworów, to jak widzicie mamy taką ilustrację, która pokazuje, jak wiele nowotworów pochodzi z otyłości. A oczywiście moja książka Czego mogłeś nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, to jest bardzo ważne. Chodzi o zakwaszenie, czyli zatoksycznienie organizmu, czyli chodzi o ogólnoustrojową kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, latentną, czyli bezobjawową, łagodną. To nic, że to jest niskostopniowa, to nic, że to jest łagodna, ale to jest stan, który trwa wiele lat. I oczywiście kwasica, podobnie jak, która jest często mylona z kwasicą krwi, to są bzdury, które ja wyjaśniam u siebie na kanale, w moich audycjach. A więc kwasica metaboliczna, ogólnoustrojowa kwasica, czyli zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych, a nie krwi, podobnie jak hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy, nie są w ogóle sklasyfikowane w międzynarodowej klasyfikacji chorób ani ICD-10, ani ICD-11. Kompletnie. I wielu lekarzy, fachowców mówi, o czym wy mówicie, przez to są bzdury, takie coś nie istnieje. No ale mamy problemy. To one wynikają z innej przyczyny. To jakiej? No musimy to badać. To badajcie. Ale jeżeli mówimy, zbadajcie, czy faktycznie kwasica istnieje, głupotami nie będziemy się zajmować. Ale przecież są naukowcy, są lekarze, którzy to badają, jest masa dowodów naukowych, chociażby, które ja przytaczam na naszym kanale. Wy wiecie już doskonale o tym, macie tego świadomość kompletnie. Ale jeżeli będziecie rozmawiać ze znajomym lekarzem, to on powie, że to nie istnieje, to jest bzdura. To przekierujcie go do, ewentualnie, kochani, do mojego kanału. Niech pozna. Ja nie chodzi o moje wymądrzanie się, tylko chodzi o przekaz informacji. Być może ci lekarze nie mają zielonego pojęcia, że istnieją bardzo poważne prace naukowe na ten temat. Nie mają świadomości. Ale teraz pytanie, dlaczego? Jeżeli wy macie świadomość, czyli profani, jeżeli ja mam świadomość, taki sam profan jak i wy, może z troszeczkę z większą wiedzą, ale którą przekazuję wam, to dlaczego ci nie profani, tylko profesjonaliści nie mają tej wiedzy? Z jakich względów? Jakie są przyczyny tego, że nie mogą, nie chcą, nie znajdują tego? Nie wiem. I na koniec, jeżeli umiemy liczyć dobrze, to liczmy na siebie. Na koniec mam nadzieję, że jeszcze przypomnę to. Kochani, jeżeli sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Nie liczmy na tych, którzy we własnym mniemaniu są zobowiązani do tego, żeby nam pomagać. To wszystko, co wam przekazuję, ta cała wiedza, to nie jest moja wiedza, to jest wiedza, którą otrzymałem od fantastycznych lekarzy polskich i zagranicznych, od naukowców polskich i zagranicznych. A więc jak widzicie, są tacy i tacy, jak mechanicy i mechanicy, jak policjanci i policjanci, jak księża i księżek, nauczyciele i nauczyciele. Różni są. Więc patrzmy na tych, którzy mają czyste przede wszystkim serca i są uczciwi, są po prostu etyczni. Dobrze, słuchajcie kochani, przejdę do artykułu, którym się chcę posłużyć. Gdzież on jest, tutaj będzie, dobrze, okej. A więc zobaczcie, znowu obesity and cancer, znaczy otyłość i nowotwór, krak, momencik i przechodzimy, a więc zobaczcie, to jest tym razem National Cancer Institute, więc będzie oczywiście link pod artykułem do oryginału, ale my się posłużymy translacją, a więc otyłość i rak i na tej stronie, czym jest otyłość i tak dalej, będziecie to mieli wszystko, będziecie mieli okazję poczytać, więc od razu krótko, wielokrotnie to powtarzamy, te same treści, czym jest otyłość, co to jest tłuszcz wisceralny, ale myślę, że jak starożytni Rzymianie mawiali, powtórka jest matką nauki. O czym jest otyłość? Otyłość to choroba, w której dana osoba ma niezdrową ilość i lub rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. W porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała, osoby z nadwagą lub otyłością są bardziej narażone na wiele chorób, w tym cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, udar i co najmniej 13 rodzajów nowotworów, a także mają zwiększone ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny. I tu jest naprawdę fajna ilustracja. Zobaczcie, rak jajnika, rak endometrium, rak nerek, rak jelita i odbytu, rak trzustki, żołądka, wątroby, piersi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego przełyku, no jest tego sporo, tak? Ale to jest związki między nadmierną masą ciała i otyłością z nowotworami. Więc aby ustalić, czy ktoś ma otyłość, naukowcy powszechnie stosują miarę znaną jako wskaźnik masy ciała, BMI, Body Mass Index. BMI oblicza się dzieląc wagę osoby w kilogramach przez jej wzrost w metrach do kwadratu, powszechnie wyrażany jako kilogram na metr kwadrat. BMI zapewnia dokładniejszy pomiar otyłości niż sama waga i dla większości osób jest dobrym, choć niedoskonałym wskaźnikiem tkanki tłuszczowej. Ale Tutaj chcę od razu powiedzieć, że albo może to za chwilę. Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi udostępnia kalkulator BMI dla osób dorosłych. Standardowe kategorie wagowe oparte na BMI dla osób dorosłych w wieku 20 lat i starszych to. I teraz zobaczcie, że tu wszystko jest. Poniżej, jeżeli BMI wynosi poniżej 18,5, to jest niedowaga, prawda? 18,5 do 24,9 to jest zdrowy człowiek. 25 do 29,9 nadwaga, później 30 do, prawie do 40, otyły, 40 lub wyżej, bardzo otyły, czyli otyłość chorobliwa albo tak zwana olbrzymia. Ale jest sprawa taka, że można to obliczać i tak dalej, natomiast są urządzenia typu OMRON BF511 na przykład, gdzie stajemy, tam jest, można mierzyć masę ciała, ale przynajmniej przy okazji i tłuszcz wewnętrzny, tłuszcz całkowity i poziom mięśni szkieletowych i zapotrzebowanie na kilokalorie i tak dalej, więc w bardzo prosty sposób stajemy bosymi stopami, elektrody bierzemy na taką platformę, elektrody bierzemy w ręce i sprawa załatwiona, możemy się tym po prostu posłużyć. I teraz, kochani, co dalej? Nie wszystko oczywiście będę odczytywał. W każdym razie chodzi o to, że uważa się, że rozkład tłuszczu ma znaczenie dla ryzyka chorób, w szczególności tłuszcz trzewny, tłuszcz otaczający nasze narządy wewnętrzne wydaje się być bardziej niebezpieczny pod względem ryzyka chorób niż tłuszcz ogólny lub tłuszcz podskórny, czyli warstwa tłuszcz pod skórą. I teraz popatrzcie, jak powszechne są otyłość i skrajna otyłość. Skrajna otyłość to jest ponad 40 BMI. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych otyłość i skrajna otyłość stały się powszechniejsze, a w Polsce to nie jest inaczej. Przecież my bierzemy przykład ze Stanów Zjednoczonych. W 2011 roku ponad 27% dorosłych w wieku 18 lat i starszych cierpiało na otyłość lub skrajną otyłość. Posłuchajcie, to jest ponad 1/4. Czyli 25 ludzi na 100. Dla porównania w 2020 roku otyłość lub skrajną otyłość stwierdzono u prawie 32% osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. To jest w Stanach. Prawie 1/3, 32 ludzi na 100. Odsetek dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 19 lat cierpiących na otyłość lub otyłość skrajną również wzrósł. W latach 2011-2012 otyłość stwierdzono u prawie 17% osób w wieku 2 do 19 lat. Otyłość skrajną stwierdzono u prawie 6% osób. 6 tych dzieciaków, młodzieży na 100. Natomiast w latach 2017-2018 otyłość stwierdzono u ponad 19% osób w wieku 2 do 19 lat, a u 6 z kawałkiem procent stwierdzono skrajną otyłość i tak dalej. I tutaj oczywiście Amerykanie dzielą tutaj na rasy, grupy etniczne, mnie to nie interesuje, was też i tak dalej. I teraz posłuchajcie, co wiadomo na temat związku otyłości z rakiem. Prawie wszystkie dowody łączące otyłość z ryzykiem zachorowania na raka pochodzą z dużych badań kohortowych, czyli rodzaju badania obserwacyjnego. Jednak dane z badań obserwacyjnych nie mogą ostatecznie ustalić, że otyłość powoduje raka. Dzieje się tak, ponieważ osoby z otyłością lub nadwagą mogą różnić się od osób bez tych schorzeń w inny sposób niż pod względem tkanki tłuszczowej, a możliwe jest, że te inne różnice, a nie tkanka tłuszczowa, wyjaśniają ich zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Okej, w porządku. Ale grupa robocza Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem doszła do wniosku, że istnieją spójne dowody na to, że większe ilości tkanki tłuszczowej są powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wielu nowotworów. I poniższa tabela przedstawia ryzyka zgłaszane w reprezentatywnych badaniach. I to teraz popatrzcie, przeanalizujmy tak króciutko. Endometrium 7 razy bardziej prawdopodobne u osób z ciężką otyłością, 2 do 4 razy bardziej prawdopodobne u osób z otyłością lub nadwagą. Ciężka otyłość, czyli ponad 40 BMI z otyłością, a więc między 30 a 40 lub nadwagą. Gruczołako, rak przełyku. 4,8 raza większe prawdopodobieństwo osób z ciężką otyłością. 2,4 do 2,7 razy większe prawdopodobieństwo osób z otyłością. 1,5 raza większe prawdopodobieństwo u osób z nadwagą. Nowotwór w pustu żołądka. 2 razy bardziej prawdopodobny u osób otyłych. Wątroba. 2 razy bardziej prawdopodobne u osób z otyłością lub nadwagą. Nerki. 2 razy bardziej prawdopodobne u osób z otyłością lub nadwagą. Szpiczak mnogi. 1,1 do 1,2 razy bardziej prawdopodobne u osób z otyłością lub nadwagą. Oponiak. 1,5 raza większe prawdopodobieństwo osób z otyłością. 1,2 raza większe prawdopodobieństwo osób z nadwagą. Trzustka. 1,5 raza bardziej prawdopodobne u osób z otyłością lub nadwagą. Jelito grube. 1,3 raza większe prawdopodobieństwo osób otyłych. Pęcherzyk żółciowy, piersi. Po menopauzie, przedmenopauzalna, jajniki, tarczyca i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest to wyjaśnione. Link oczywiście do tego artykułu, oryginału i translacji znajdzie się pod, oczywiście w opisie tej całej audycji. A więc zobaczcie, co się dzieje. I teraz. U osób, u których w momencie diagnozy nowotworu BMI jest wyższe, lub u których nowotwór wyzdrowiał, translacja taka, u których nowotwór zniknął, istnieje większe ryzyko wystąpienia drugiego nowotworu niezwiązanego z chorobą nowotworu, czyli pierwszego nowotworu, czyli pierwotnego. W jaki sposób otyłość może zwiększać ryzyko zachorowania na raka? Zaproponowano tutaj kilka możliwych mechanizmów wyjaśniających, w jaki sposób otyłość może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Po pierwsze, tkanka tłuszczowa produkuje nadmierną ilość estrogenu, którego wysoki poziom wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi, trzonu macicy, jajników i niektórych innych nowotworów. Aha, to dotyczy tylko kobiet, mówią mężczyźni. Nieprawda. Jeżeli widzicie tutaj tą moją, czy miniaturkę widzieliście, czy tutaj po prostu to tło, to widzicie mężczyznę, którego piersi, no prawie, że są jak piersi kobiety. Dlaczego? Bo tkanka tłuszczowa wisceralna, czyli tłuszcz trzewny, zaczyna wytwarzać większe ilości hormonów płciowych żeńskich, estrogenu. Dobra, dalej. Osoby otyłe często mają zwiększone stężenie insuliny, czyli hiperinsulinemię i insulinopodobnego czynnika wzrostu we krwi. Wysokie stężenie insuliny, stan znany jako hiperinsulinemia, jest powodowane insulinoopornością i poprzedza rozwój cukrzycy typu 2, innego znanego czynnika ryzyka nowotworu. Wysokie stężenie insuliny i immunoglobuliny typu 1 może sprzyjać rozwojowi raka jelita grubego, nerek, prostaty i endometrium. Dalej. Osoby otyłe często cierpią na przewlekłe stany zapalne, takie jak kamienie żółciowe i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. O tym mówiłem, kochani, w mojej audycji na temat tłuszczu wewnętrznego. Audycji, gdzie ja zrobiłem taką po prostu audycję na bazie prezentacji, takiej biało-zielonej. Stany te mogą powodować stres oksydacyjny, który prowadzi do uszkodzenia DNA i zwiększa ryzyko raka dróg żółciowych i innych nowotworów. Dalej. Komórki tłuszczowe produkują hormony zwane adipokinami, które mogą stymulować lub hamować wzrost komórek. Na przykład adiponektyna, na przykład poziom adipokiny, zwanej leptyną we krwi wzrasta wraz ze wzrostem tkanki tłuszczowej, zwłaszcza wisceralnej, a wysoki poziom leptyny promuje nieprawidłową proliferację komórek, czyli promuje namnażanie się komórek nowotworowych. Inna adipokina o nazwie adiponektyna, na temat której zrobiłem kilka audycji, występuje w mniejszych ilościach u osób otyłych niż u osób o prawidłowej masie ciała i może mieć działanie antyproliferacyjne. które chroni przed wzrostem guza. Czyli znowu, już wielokrotnie w audycjach powtarzam, dbajmy o wysoki poziom adiponektyny. A w jaki sposób? Po prostu trzeba obniżyć kwasicę, zlikwidować kwasicę metaboliczną. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ta kwasica metaboliczna ogólnoustrojowa zniknęła, żeby zniknęło zakwaszenie organizmu. Czyli inaczej, jeżeli rośnie poziom kwasicy, czyli obniża się pH, co widać na poziomie pH porannego moczu, to obniża się poziom adiponektyny. Jeżeli obniża się poziom adiponektyny, zwiększone jest ryzyko nadciśnienia, chorób w ogóle kardiologicznych, zwiększone ryzyko nowotworu, zwiększone ryzyko stłuszczenia wątroby i raka wątroby itd., itd. Dalej. Komórki tłuszczowe mogą również wywierać bezpośredni i pośredni wpływ na inne regulatory wzrostu komórek i metabolizmu, w tym na kinazę, pewien enzym, nie warto wiedzieć, możecie to wygooglować ewentualnie i tak dalej. Do innych możliwych mechanizmów, poprzez które otyłość może wpływać na ryzyko zachorowania na raka, należą upośledzona odporność nowotworu, znaczy upośledzona odporność na nowotwór najprawdopodobniej i zmiany właściwości mechanicznych tkanki rusztowania otaczającej rozwijającej się guzy. Oprócz skutków biologicznych otyłość może prowadzić do trudności w badaniach przesiewowych i leczeniu. Na przykład kobiety z nadwagą lub otyłością mają zwiększone ryzyko raka szyjki macicy w porównaniu z kobietami o prawidłowej masie ciała, prawdopodobnie z powodu mniej skutecznego badania przesiewowego raka szyjki macicy u tych osób. Jest jakaś praca naukowa na ten temat. Ile przypadków raka może być spowodowanych otyłością? Ogólne badania przekrojowe wykorzystujące dane dotyczące BMI i częstości, czyli wskaźnika masy ciała i częstości występowania nowotworów z bazy danych US Cancer Institute, znaczy, przepraszam, nie będę się tutaj plątał w zeznaniach, a więc w statystyce nowotworów Stanów Zjednoczonych oszacowało, że każdego roku w latach 2011–2015 wśród osób w wieku 30 lat i starszych około 37 670 nowych przypadków raka u mężczyzn i 74 690 nowych przypadków raka u kobiet. Było spowodowanych nadmierną masą ciała, nadwagą, otyłością lub ciężką otyłością. Odsetek przypadków przypisywanych nadmiernej masie ciała znacznie różnił się w zależności od rodzaju nowotworu i wynosił aż 51% w przypadku raka wątroby lub pęcherzyka żółciowego i 49,2% w przypadku raka endometrium u kobiet oraz 48,8% w przypadku raka wątroby lub pęcherzyka żółciowego i 30,6% w przypadku gruczołaka, raka przełyku u mężczyzn. Słuchajcie, może mniej istotne są te dane, te liczby i tak dalej, tym bardziej to są amerykańskie, ale my ścigamy Stany Zjednoczone. Coraz gorzej jest w Polsce po prostu. Więc te liczby tylko wskazują na tendencje. Nie warto ich zapamiętywać. Wiemy tylko tyle. Otyłość promuje raka i koniec, kropka. Znaczy wiele nowotworów. Globalne badanie z 2019 roku wykazało, że w 2012 roku nadmierna masa ciała stanowiła około prawie 4% wszystkich nowotworów. 544 300 przypadków. A więc zobaczcie, kochani, na jak wielkich grupach to było te badania były robione. I co tam jeszcze? Zostawiam to na razie dalej. Czy utrata wagi obniża ryzyko zachorowania na raka, na nowotwory? Większość danych na ten temat tego, czy utrata wagi zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, pochodzi z badań kohortowych i badań typu case control. Badania obserwacyjne dotyczące otyłości ryzyka zachorowania na raka należy interpretować ostrożnie, ponieważ nie mogą one ostatecznie ustalić, że otyłość powoduje raka, a osoby, które tracą na wadze, mogą różnić się pod innymi względami od osób, którym się to nie udaje. Niektóre z tych badań wykazały zmniejszone ryzyko raka piersi, trzonu macicy, jelita grubego, prostaty u osób otyłych, które straciły na wadze. Na przykład w jednym dużym prospektywnym badaniu kobiet po menopauzie celowa utrata ponad 5% masy ciała, no to załóżmy, ktoś waży 100 kg, traci 5%, to jest 5 kg. Wiązała się z niższym ryzykiem nowotworów związanych z otyłością, zwłaszcza raka trzonu macicy. Jednakże niezamierzona utrata masy ciała nie wiązała się z ryzykiem raka w tym badaniu. Badanie uzupełniające dotyczące masy ciała i raka piersi w ramach Women Health Initiative wykazało, że u kobiet, które na początku badania miały już nadwagę lub były otyłe, zmiana masy ciała, zarówno przyrost, jak i spadek, nie wiązała się z ryzykiem raka piersi w trakcie obserwacji. Jednak w badaniu, w którym połączono dane z 10 kohort, trwała utrata masy ciała wiązała się z niższym ryzykiem raka piersi u kobiet w wieku 50 lat i starszych. Co jeszcze? Aby lepiej zrozumieć związek między utratą wagi u osób z otyłością a ryzykiem zachorowania na raka, niektórzy badacze badają ryzyko zachorowania na raka u osób z otyłością, które przeszły operację bariatryczną, operację żołądka lub jelit, w celu zapewnienia maksymalnej trwałej utraty wagi. Oho, ta operacja bariatryczna, czyli operacja chirurgia metaboliczna, no po prostu śmiech na sali, wyciąć kawał zdrowego żołądka, żeby schudnąć. Są inne metody, bardzo skuteczne i po prostu zdrowe metody, bezpieczne przede wszystkim. Dalej, badania wykazały, że operacja bariatryczna u osób z otyłością, szczególnie u kobiet, wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka w ogóle. Nowotworów związanych z hormonami, takich jak rak piersi, endometrium i prostaty, oraz nowotworów związanych z otyłością, takich jak rak piersi po menopauzie, rak endometrium i rak jelita grubego. Teraz następny temat. Jak otyłość wpływa na osoby, które przeżyły raka? Wyszły z raka. Pytanie na stałe, czy tylko do 5 roku, czy w okresie 5 lat. Większość dowodów na temat otyłości u osób, które przeżyły raka, pochodzi od osób, u których zdiagnozowano raka piersi, prostaty lub jelita grubego. Badania wskazują, że otyłość może pogarszać kilka aspektów przeżycia raka, w tym jakość życia, nawrót raka, postęp raka, rokowanie, czyli przeżycia i ryzyko wystąpienia niektórych drugich, następnych nowotworów pierwotnych. Na przykład otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem obrzęku limfatycznego związanego z leczeniem u pacjentek, które przeżyły raka piersi, nietrzymania moczu u pacjentek, które przeżyły raka prostaty, u pacjentów, którzy przeżyli raka prostaty. Przepraszam za translację, ale translatory są też, nie są idealne. A więc nietrzymanie moczu u pacjentów, którzy przeżyli raka prostaty, poddanych radykalnej prostatyktomii, czyli usunięcia prostaty. W dużym badaniu klinicznym pacjentów z rakiem odbytnicy w stadium drugim i trzecim osoby z wyższym wyjściowym BMI z wskaźnikiem masy ciała, szczególnie mężczyźni, miały zwiększone ryzyko nawrotu miejscowego. Śmierć z powodu szpiczaka mnogiego jest o 50% bardziej prawdopodobna u osób z najwyższym poziomem otyłości w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Dalej. Pytanie, czy utrata wagi po zdiagnozowaniu nowotworu jest korzystna dla osób z nadwagą lub otyłością? Większość badań nad tym zagadnieniem skupiała się na raku piersi. Kilka randomizowanych badań klinicznych z udziałem osób, które przeżyły raka piersi, zgłosiło interwencje w zakresie utraty wagi, które skutkowały zarówno utratą wagi, jak i korzystnymi zmianami w biomarkerach, które zostały powiązane ze związkiem między otyłością i rokowaniem. Co to oznacza? To oznacza bardzo prosto, ludzie, którzy zmniejszyli swoją masę ciała, stali się szczupli, mieli po prostu znacznie lepsze wyniki, po prostu nowotwory znikały. Jednakże istnieje niewiele dowodów na to, czy utrata wagi zmniejsza ryzyko nawrotu raka piersi lub zgonu. Sponsorowane przez NCI, czyli National Cancer Institute, badanie Breast Cancer Weight Loss, czyli rak piersi i zmniejszanie wagi, trwające badanie fazy trzeciej z randomizacją ma na celu sprawdzenie, czy udział w programie odchudzania po zdiagnozowaniu raka piersi wpływa na przeżycie bez choroby inwazyjnej i ryzyko nawrotu u kobiet z nadwagą, otyłością. Kochani, ale to jest pytanie jeszcze, w jaki sposób dochodzi się do odchudzania. Czy po prostu zmniejszoną ilością jedzenia, czy ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi? Posłuchajcie, ja mam też własne doświadczenia, nierandomizowane i tak dalej, ale jeżeli odchudzanie następuje w sposób taki, że odkwaszamy organizm, dożywiamy komórki, zadbamy silnie, okazuje się, że nowotwory po prostu znikają. Organizm da sobie radę i plus jeszcze sposób myślenia, to co mamy między uszami. I dalej, kochani. Jakie badania są prowadzone w celu ustalenia związku otyłości i nowotworu? Wiele badań bada mechanizmy łączące otyłość i raka. Jednym z obszarów badań jest zrozumienie roli mikrobów żyjących w ludzkim przewodzie pokarmowym, zwanych zbiorczo mikrobiotą jelitową lub mikrobiomem, zarówno w cukrzycy typu 2, jak i otyłości. Obie choroby są związane z dysbiozą, brakiem równowagi w społeczności tych mikrobów. Na przykład mikrobiomy jelit osób z otyłością różnią się i są mniej zróżnicowane niż mikrobiomy osób o prawidłowej masie ciała. Nierównowaga mikrobioty jelitowej jest związana ze stanem zapalnym, zmienionym metabolizmem i genotoksycznością, które z kolei mogą być związane z rakiem. Naukowcy badają również, w jaki sposób otyłość zmienia mikrośrodowisko guza, co może odgrywać rolę w postępie raka. Na przykład badania na modelach myszy pokazują, że otyłość wywołana karmieniem myszy dietą bogatą w tłuszcze powoduje konkurencję o lipidy między komórkami guza a komórkami T, co sprawia, że komórki T są mniej skuteczne w walce z rakiem. Innym obszarem badań jest rola sygnalizacji receptora insuliny w raku. Wiele komórek rakowych wyraża podwyższone poziomy insulinooporności, formy receptora insuliny, która ma wysokie powinowactwo do insuliny i powiązanych czynników wzrostu. Naukowcy badają, w jaki sposób te czynniki przyczyniają się do chorób metabolicznych i raka oraz czy mogą być użytecznymi celami interwencji terapeutycznych w celu zapobiegania nowotworom związanych z otyłością itd. Słuchajcie, nie będę już czytał całości, zatrzymuję już udostępnienie, posłuchajcie, to następne są wnioski, wnioski z tego artykułu są proste. Zadbajmy o regulację masy ciała. Ale ta regulacja masy ciała ma się odbywać nie w sposób przypadkowy, tylko w taki sposób, żeby masa ciała spadała, czyli żebyśmy zaczęli spalać tłuszcz, przede wszystkim wewnętrzny, ale żeby spalić tłuszcz wewnętrzny, to trzeba go opróżnić, przepraszam za słowo opróżnić, z toksyn, które ten tłuszcz zawiera. Jeżeli opróżnimy go z toksyn, czyli odtoksycznimy organizm, czyli zlikwidujemy kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, ogólnoustrojową, czyli zlikwidujemy wysypisko, z wysypiska śmieci, jakim jest tłuszcz wisceralny, wewnętrzny, trzewny, czyli centralny, usuniemy nadmiar śmieci, jak z miejskiego wysypiska, usuniemy nadmiar śmieci, to z tego miejskiego wysypiska możemy odzyskać ziemię i ją zagospodarować. Może na ogródki działkowe, może na tereny rekreacyjne itd. W przypadku organizmu jest podobnie. najpierw musimy odśmiecić, odtoksycznić ten tłuszcz wewnętrzny, niebezpieczny, wisceralny, w którym te śmieci chemiczne wywołują stany zapalne, w którym to tłuszczu są wytwarzane hormony, substancje, tak jak mówiłem, wywołujące stany zapalne, to trzeba usunąć, zlikwidować. Wtedy dopiero zaczniemy spalać ten tłuszcz wewnętrzny. Spada wówczas masa ciała, ale jednocześnie trzeba dożywiać komórki, wzmocnić komórki, dać organizmowi szansę samoleczenia. Organizm, każda nasza w ogóle komórka potrzebuje dziennie 70 do 90 składników odżywczych plus woda i tlen. Czy wiecie, że osoby otyłe to są osoby głodne, niedożywione, bo z jednej strony jest faktycznie chudzielec niedożywiony, a z drugiej strony jest osoba otyła niedożywiona. Ich komórki domagają się jedzenia, tych 70-90 składników i te ich komórki tego nie otrzymują kompletnie. Dlatego takie osoby często bardzo dużo jedzą, bo z tej dużej masy usiłują coś wydobyć dla organizmu. Ale nie dostarczają, bo w tym jedzeniu nie ma tego. Nie ma tego. Tu trzeba zupełnie inaczej podejść. I temu celowi służy między innymi kompleksowa kuracja metaboliczna, zwana inaczej kompleksowym programem zdrowia, opracowana przez lekarzy. Ja ją stosuję już od 12 lat, wdrażam ją. Wielu moich przyjaciół, znajomych też to robi. Ogromna większość z nich to byli ludzie na początku, którzy dzięki tej kuracji metabolicznej, kompleksowej pozbyli się swoich problemów, czasami bardzo trudnych, bardzo ciężkich. I niektórzy z nich powiedzieli sobie, że staną na uszach dosłownie, żeby pomóc swoim znajomym, bliskim. Przykładem takich ludzi na przykład jest Justyna Dąbrowska, wywiad z Justynką tutaj jest na moim kanale. Przykładem jest Anita Dzik, przykładem jest pani Gabriela Kukla, przykładem jest Ania Zagórska, przykładem jest Urszula Pikarska i wielu, wielu innych ludzi, których ja w tej chwili nie jestem w stanie wymienić nazwisk. Ludzi, którzy przeszli przez swoje piekiełka, wyszli z tego, nauczyli się, jak stosować tą kurację metaboliczną i dzisiaj chcą po prostu pomagać innym. I to jest cudowne. To jest cudowne. Ogromna większość tych ludzi jeździła na różnego rodzaju szkolenia, uczyła się. Między innymi również akurat na szkoleniach, gdzie ja prowadziłem wykłady i bardzo się z tego cieszę, że ci ludzie zyskali. Dzisiaj mogę się z wami tą całą wiedzą dzielić i tak dalej. A więc każdy może skorzystać z takiej kuracji metabolicznej, dlatego was proszę, podawajcie te linki do tych moich audycji dalej. Dalej, bo być może nie mów... Wiecie, jest taka opowieść o tym, że pewien Amerykanin wylądował w Brazylii, no, mieszka gdzieś tam po pięknym hotelu na Copacabanie, najsłynniejsza plaża świata. I wychodzi sobie rano i widzi pewnego Brazylijczyka, później dowiedział się, że to jest José, na przykład, mniejsza z tym jak miał na imię, i widzi, że Atlantyk wyrzuca co i róż mięczaki różne, powiedzmy jakieś tam meduzy, jakieś tam skorupiaki i tak dalej. Ten José zbiera te i wrzuca z powrotem do wody. Tego jest masa, miliony dosłownie stworzeń, które umierają w promieniach palącego słońca i tak dalej. I któregoś razu ten Amerykanin podszedł do tego José i mówi: słuchaj stary, ale ta praca twoja jest bez sensu. Nie jesteś w stanie uratować tych milionów. A ten José spojrzał na Amerykanina i mówi: jeżeli moja praca jest bez sensu, to powiedz to tym mięczakom, tym skorupiakom, które wróciły z powrotem do morza. Kto ratuje jedno życie, jedno istnienie, ratuje cały świat. Posłuchajcie, to mi przyświeca, bez wielkich słów oczywiście. Róbmy wszystko, żeby pomóc sobie, pomóc innym. Możemy zrobić to wyłącznie razem. Wyłącznie razem. Dlatego, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, na czym polega ta kuracja metaboliczna, macie link w pierwszym przypiętym komentarzu, pod każdą moją audycją. I tam się dowiecie, na czym polega to. I jeżeli trzeba będzie, Dzwońcie, znaczy najpierw napiszcie do mnie krótki mail z krótką wiadomością. Macie tam akurat w opisie każdej audycji mój adres mailowy. Książki Janusz Dąbrowski @gmail.com, tylko polskie litery. Ksiaski Janusz Dąbrowski @gmail.com. Wszystko. Możemy rozmawiać. Wielokrotnie powtarzam, bo nieraz ludzie pytają, a ile taka konsultacja kosztuje? Nie kosztuje, nie biorę za to pieniędzy. Chociaż może powinienem, nie wiem. Niektórzy mówią, Janusz, no powinieneś brać. No nie, no jeżeli ktoś wejdzie na kurację, ja będę szczęśliwy, wszystko będzie dobrze. Ja też zarabiam, ale w inny sposób. Nieważne. Jeżeli komuś się pomoże, to jest naprawdę cudowna rzecz. Mniejsza z tym. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Życzę wam jak zwykle wszystkiego dobrego. Proszę was o suby, o lajki, o komentarze, o dzielenie się własnymi doświadczeniami. Ewentualnie tych, którzy mieli już do czynienia z kuracją metaboliczną. Napiszcie coś na ten temat. Wszystkiego dobrego wam życzę. Papatki. Do następnego spotkania.